ある事件をきっかけに霊が見えるようになった少女。何考えてんだ。彼女に次々と襲いかかる超常現象。最後に行け。世界は、そして人々の心は闇に沈んでしまうのか。津波が来るぞ。その時、ブッダは再び蘇る。ブッダ最短。Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet i witam Was w recenzji anime Buddha Saitan. Buddha Saitan to prawie dwugodzinny film z 2009 roku, będący adaptacją książki Ryuho Okawy z roku 1989. Marzeniem 17-letniej Sayako Amano Kao jest zostanie dziennikarką tej jej idol Kanemoto. Jednak pewnego dnia Kanemoto popełnia samobójstwo, a Sayako od tej właśnie chwili zaczyna widzieć duchy zmarłych, co całkowicie zmieni jej życie. W międzyczasie w Japonii pojawia się człowiek, który twierdzi, że jest wcieleniem samego Buddy i pragnie, by wszyscy wierzący oddali mu pokłon. Zdręczona pytaniami i dziwnymi wizjami, Sayako pragnie przeprowadzić wywiad z samozwańczym Bogiem, nie będąc świadomą, jak wielkie grozi jej niebezpieczeństwo. Buddha Saitan, jak większość ekranizacji, nie oddaje książki w pełni, jednak mimo to jest to tytuł warty uwagi. Oprócz Sayako mamy tutaj całą masę barwnych postaci, takich jak były chłopak Sayako Yuki, z którym dziewczyna nie potrafi od dłuższego czasu się dogadać, mimo iż para wciąż coś do siebie czuje, jej ciekawski brat Shunta, tajemnicza organizacja TSI oraz Sorano Sensei. Buddha Saitan to nowoczesne spojrzenie na ideę buddyzmu, które w tej historii jest pomieszane z chrześcijaństwem, ale przez to jest bardziej uniwersalne. Zachowuje przy tym szlachetny przekaz obu religii i ukazuje walkę dobra ze złem oraz porusza temat fałszywego zbawiciela, o którym możemy przeczytać w Apokalipsie zawartej w Biblii. Romans w tej produkcji jest moim zdaniem jednym z lepszych. Dojrzała relacja Sayako i jej chłopaka pozwala im skupić się na tym, co najważniejsze, i chociaż para przeżywa kryzys, wciąż są w stanie razem stawić czoła złu. Mimo iż w tym anime postać Sayako może wydawać się najważniejsza, jest ona jedynie tłem, naczyniem dla istoty o wiele bardziej potężnej i wspaniałej. Buddha Saitan to tytuł, który na swój sposób przekazuje najważniejsze i najpiękniejsze chrześcijańskie i buddyjskie wartości. Osobiście ten tytuł bardzo przypadł mi do gustu. Kreskę uważam za dobrą i przyjemną, a CGI w większości nie kłuło po oczach, chociaż na sam koniec aniołowie wyglądali jak żywcem wyjęci z komputerowych filmów o Barbie. Jeżeli lubicie dojrzalszy romans i nie przeszkadza Wam tematyka religijna, to Buddha Saitan powinno Wam się spodobać. Moim zdaniem to idealny film na spokojny, leniwy wieczór. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji. I do usłyszenia.